Cześć czołem, Tomasz Migdałek, Birofile Vlog o piwie. Mam ostatnio taką praktykę, że staram się przynajmniej w miarę regularnie w swoich recenzjach nawiązywać do aktualnych ofert sklepowych i do tego, o czym mówię w piwnych okazjach. Tak się złożyło, że ostatnim razem w piwnych okazjach mówiłem o Lady Blanche z Ale Browaru, które pojawiło się w Lidlu w cenie 6,99. Teoretycznie to piwo jest dostępne w ofercie bodajże do dzisiaj, czyli do niedzieli, aczkolwiek praktyka pokazuje, że także w kolejnych dniach, jeżeli się nie sprzeda, to również jest dostępne. Również dostępne są te piwa po prostu w Lidlu także przez kolejne dni, więc będzie szansa, aby to piwo tam nabyć. Generalnie wydaje mi się, że jest to warka Lady Blanche z Ale Browaru, uważana specjalnie dla Lidla. Nie mam żadnej potwierdzonej informacji na ten temat, ale biorąc pod uwagę liczbę sklepów w Polsce i mój tutaj jakby szacunek dotyczący możliwości produkcyjnych Ale Browaru, sądzę, że może być to warka w całości po prostu przygotowana na potrzeby Lidla. Więc zobaczymy, jak ta aktualna warka Lady Blanche dla Lidla dostępna w Lidlu wypada. Witbier. Generalnie mam pewien problem z Lady Blanche, a wynika ten problem z tego, że ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli witbier, to powinien być na belgijskich drożdżach. Natomiast tutaj mamy drożdże amerykańskie. Ja nie uważam, aby to było dobre podejście, dlatego że drożdże, w zależności od tego, z jakiego szczepu korzystamy, mogą wnieść do piwa pewne konkretne akcenty. Akurat drożdże belgijskie są znane z tego, że pewne konkretne akcenty, pewne charakterystyczne cechy także do witbiera wnoszą. Tutaj mamy dość neutralne drożdże US05, więc nie do końca jestem pewien, jak to wypadnie tutaj. No ale zobaczymy. Zobaczymy. Ja zawsze miałem właśnie ten problem, że uważam właśnie, że jeżeli jest witbier, no to powinien być na drożdżach belgijskich. Ale tutaj mamy drożdże amerykańskie. Zobaczymy, w jaki sposób to wypadnie. Co na temat tego piwa możemy przeczytać? O cenie już mówiłem, 6,99, w sumie od tego zacząłem. Piwo niefiltrowane i niepasteryzowane, alkohol 4,5%, ekstrakt 12%. Składniki: woda, słody pszeniczny, pilzneński, niesłodowany owies i pszenica, chmiel Hallertau, drożdże Safal US05, kolendra indyjska, skórka Curaçao, czyli takie niemalże standardowe, pomijając drożdże, składniki witbira. Jeśli chodzi o goryczkę, ona tutaj została w skali takiej graficznej browaru określona jako niska. Słodycz to jest chyba 4, tak mi się wydaje, jeżeli dobrze tutaj to odczytuję. Moc również niska, no bo 4,5% alkoholu, witbir, lekkie piwo. Data przydatności 2 kwietnia 2018 roku. Raz jeszcze rzut oka na etykietę. Jest kultowa w pewnych kręgach kobieta z brodą. Chyba jedna w sumie z takich słynniejszych etykiet Ale Browaru, tak mi się wydaje. Mamy także standardowy już dla Ale Browaru kapsel Hopheads of Poland. Tak się prezentuje. Zatem przechodzimy do tego, co najważniejsze, i otwieramy piwo. Piwo mamy otwarte. Kapsel w stanie nienaruszonym, tak się prezentuje. Całkiem ładnie. Co w aromacie z butelki? No, ten aromat z butelki jakoś zbyt intensywny nie jest. Czuć delikatną taką nutkę, troszeczkę kolendrowo-cytrusową, ale powiem Wam szczerze, że w ostatnim czasie zdarzały się na kanale witbiry nawet znacznie tańsze od tego, które lepiej pachniały już z butelki. No zobaczymy. Czuć tej kolendry trochę, ale nie jest to jakaś tutaj taka intensywność rewelacyjna, której ja bym oczekiwał. No zobaczymy, jak to dalej będzie po przelaniu do szkła. Piwo tamże trafiło. Jeśli chodzi o barwę, no to do barwy się w zasadzie przyczepić nie można. Jest to taka zmętniona żółć, gdzieś tam idąca sobie w kierunku takiej jasnej pomarańczy. Ogólnie całkiem sympatyczna barwa. Piana w zasadzie śnieżno-biała, zbudowana głównie ze średnich oczek, więc pod względem wizualnym
prezencja całkiem przyjemna, całkiem witbirowa i to oczywiście na plus, co w aromacie ze szkła. Ze szkła już trochę wyraźniej czujemy kolendrę. Gdzieś tam jest cytrus, natomiast czego brakuje? Brakuje takiej właśnie charakterystycznej nuty, takiej belgijskiej, czyli właśnie takiego połączenia aromatu słodu pszenicznego, aromatu pszenicy, właśnie wzmocnionego tym takim belgijskim oddrożdżowym akcentem. Tutaj tego nie ma. Czuć przede wszystkim kolendrę i cytrusa, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że nie jest to aromat zbyt intensywny. Ta słodowość właśnie, ona się zaznacza w aromacie, ale ma taki bardzo neutralny profil, właśnie taki, no w zasadzie niewitowy. Gdyby nie te dodatki, czyli kolendra i skórka, to tak naprawdę byśmy nie odczuwali tutaj za bardzo, że mamy do czynienia z piwem w belgijskim stylu, no bo też nie mamy tutaj belgijskich drożdży. Ok, próbujemy Lady Blanche, Ale Browar, warka dla Lidla. Wasze zdrowie. Słodowość z takim bardzo wyraźnym, biszkoptowo-chlebowym, mocno zbożowym posmakiem. Generalnie fajnie, ale brakuje w tym posmaku właśnie tego, co jest charakterystyczne dla większości witów fermentowanych drożdżami belgijskimi. Będę się upierał. Ta słodowość jest przyjemna, przy czym ona jest dość neutralna. Ona nie jest specjalnie belgijska, nie jest specjalnie witowa. Jest ta właśnie delikatna taka zbożowo ciasteczkowa nuta, która generalnie pozostawia bardzo fajny posmak, ale dla mnie to nie jest do końca to. I na co też trzeba zwrócić uwagę, w ustach słabo zaznaczona kolendra, słabo zaznaczona skórka, więc te przyprawy tutaj, one w aromacie też jakoś bardzo intensywne nie były. I w smaku mówiąc szczerze też tutaj jakiejś rewelacji nie wnoszą. Jeśli chodzi o goryczkę, no to w zasadzie tak jak w większości witów, bardzo, bardzo delikatna, gdzieś tam na końcu leciutko zaznaczona, taka typowo właśnie kontynentalna goryczka. W tej nucie kolendry, która tutaj jest, czegoś mi jednak brakuje. Napisano o kolendrze indyjskiej. Nie podważam tego, że jej użyto, ale może to nie była taka może kolendra indyjska pierwszego sortu, dlatego że ona jednak jest na tyle charakterystyczna, że wnosi taki orientalno-owocowy, nieco też cytrusowy, specyficzny aromat. W wielu witbirach to jest po prostu ewidentne. Natomiast tutaj nie mogę powiedzieć, że to jest kolendra, która idzie w kierunku takiej, jaka jest w wędlinach wykorzystywana. Bo zdarzają się też witbiry, co jest kompletnym kuriozum. Witbiry z dodatkiem kolendry, takiej wykorzystywanej właśnie w masarniach, w jakichś zakładach właśnie, gdzie się wytwarza wędliny różnego rodzaju. I to jest wtedy nonsens, dlatego że ta kolendra ma zupełnie inny profil. Tutaj niby jest kolendra indyjska, ale ona jakaś taka, mam wrażenie, jest troszeczkę jakby na pół gwizdka. Ogólnie lekkie piwo, przyjemne piwo, z przyjemną słodowością. Gdzieś tam czujemy, że jest to witbir, ale mówiąc szczerze, czegoś mi jednak tutaj brakuje. Więc tak jak byłem generalnie dość sceptyczny wobec takiego podejścia właśnie do witbira spod znaku amerykańskich drożdży, tak i w dalszym ciągu sceptycznym pozostaje, aczkolwiek piwo samo w sobie jest przyjemne do wypicia, jest orzeźwiające,
nie ma jakichś wad, które tutaj by się w jakikolwiek sposób narzucały i zniechęcały nas do picia. Nic się takiego nie dzieje, ale dla mnie nie jest to taki rasowy witbier jednak. Niestety, jest to jakaś tam interpretacja na temat tego stylu, jakaś tam wariacja na temat tego stylu, aczkolwiek nie do końca taka, jaki bym oczekiwał po tak klasycznym i wyśrubowanym belgijskim stylu, jakim jest właśnie witbier. To tyle z mojej strony. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Jeżeli macie jakieś swoje spostrzeżenia dotyczące tej warki i ogólnie dotyczące Lady Blanche, jak najbardziej dzielcie się nimi w komentarzach pod filmem. Serdeczne dzięki za uwagę. Tomasz Migdałek, Birofile, vlog o piwie. Pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie. Cześć.